jedziemy zobaczyć Bramę Brandenburską, East Side Gallery. Wie, że to był wydatek życia. Gangster Bar, make me do it. Gdzie jedziemy? Jedziemy do Berlina, wczoraj zdecydowaliśmy, więc wyruszamy. Tak, wczoraj właśnie... zdecydowaliśmy na kompletnym spontanie. No wczoraj zdecydowaliśmy, no. Tak? I zaraz zobaczycie naszą wesołą tutaj brygadę wycieczkową. Przekobusa. Siema, cześć Igor. Cześć. Dobra, jedziemy. Różowe rury. Czy rozwiążemy tą zagadkę? Rozwiążcie tą zagadkę z nami. Skomentujcie, dlaczego są różowe rury. Tak. 7 godzin drogi, ale jesteśmy. No, zjedliśmy też teraz. Tak, dzisiaj trochę odpoczywamy, bo jutro chcemy pozwiedzać. Jutro pewnie jakiś klub musimy zwiedzić fajny. Ja jutro obiecam sobie, że wstaję o 8, budę każdego i lecimy zwiedzać, nie? Tak. O, widzę, że tu śpiący Grzesiu jesteś trochę, co? Nic ciekawego nie powiecie, gdzie jest ta ekscytacja? Dobra, jesteśmy już w hotelu, zrobiliśmy check-in. Po 7 godzinach podróży trochę zajęło dłużej niż myśleliśmy. Zmęczeni jesteśmy, idziemy się położyć do następnego dnia. Dzisiaj jedziemy zobaczyć Bramę Brandenburską, East Side Gallery i co jeszcze? I na jakieś zakupki idziemy, małe zakupki zobaczymy, więc opuszczamy hotel. Wyłącz to. Myślisz, że ja mam nierówne oczy? Mam nierówne, nie? Danke. Widzicie, spliki do Deutsch. Właśnie wyruszyliśmy na te zakupy, co wam mówiliśmy. Tutaj Madzia kupiła oczywiście kurtkę, którą ja wyczaiłem. Szkoda, że M-ki nie wzięłaś, bo tak to może w tą M-kę by się zmieścił jeszcze. Nie, ale wyglądałam jak prostokąt. No, wyglądałaś jak ten... Wyglądałam jak taki... Chodzący prostokąt. Ale nie, jak ten pan od Michelin, tych opon, ten pan z opon, Michelin Man. Wiesz co to jest? Nie wiesz co to jest Michelin Man? Wyglądałeś jak on. A ten... On. Tak wyglądałam. Ja ogólnie trochę jestem tutaj, tak jak załóżmy, nie wiem, znam jakieś ciekawostki. Oj. Kamera mi teraz wypadła, nie? No, ja jestem trochę ciemny w tych tematach, co jest właśnie w Berlinie, tak turystycznie. Jakoś nigdy nie miałem okazji być, nigdy jakoś nie interesowałem. Ale ogólnie przepięknie jest. Tak, gdzie ma ładnie być, to jest ładnie, a gdzie jest tak berlińsko, to jest na ścieżce rowerowej. To jest tak berlińsko, tak brudno, ale specjalnie brudno, ja bym to określił. I nadal patrz, wyglądam jak taki ludzik. Boże, stój normalnie, człowieku. Idzie mafia. Jestem tutaj z moją śliczną reporterką. Witajcie, jesteśmy właśnie przy Bramie Brandenburskiej. Głośniej pani reporter, po tamta pani tak, krzyczy. Pani, też, pani chce przejąć naszego vloga, ale jej nie damy. Tak. Słuchajcie, Brama Brandenburska ma wysokość 26 metrów. Wiedzieliście to? Pewnie nie. Pokaż. Pierwotnie brama była pomalowana na biało i nazywała się Bramą Pokoju. Kto by pomyślał, a teraz jest Bramą Wojny. Powiedzmy. Tak, lecimy dalej po grzańca. Właśnie to jest dla nas bardzo interesujące. I to jest ten content właśnie. Nigdy nie widziałam cię bez koszulki. Teraz spodnie w dół. Dobra, zmierzamy teraz do Checkpoint Charlie. Oczywiście się przebrałem do zdjęć. Idziemy sobie powoli, 15 minut tam zostało i idziemy tam na miejscu. Ruszamy. Tutaj widocznie to wszystko się odbywało, to Checkpoint Charlie był po prostu, nie wiem jak po polsku, No Man's Land po angielsku, czyli tak jakby ziemią niczyją między dwoma granicami Niemczech. Znam to bardziej po angielsku niż po polsku, trudno mi to trochę wytłumaczyć.
ale fajny kawałek historii. W ogóle tutaj tyle ludzi się zebrało. Tak naprawdę takiej małej budki, ale wielki kawałek historii. Madzi ulubiona część dnia, która poprawi jej humor. Idziemy co zjeść, tak? Czas na jedzenie i na pewno na somtam. Mam nadzieję, że jest somtam, bo to moja ulubiona sałateczka z papai. I to niby jest jak WitKac trochę, nie? Taki dom. Lubisz? Dom rody. Zapraszamy. Dom publiczny. Dom publiczny. Patrzcie, ta oto nie. Pani nas specjalnie tutaj przeprowadziła. Na jedzenie. Każdy jest już tak głodny, że każdy jest zdenerwowany i jest zamknięty. Próbujemy remont tam w górę, nie? Jestem zła. Jestem zła po prostu dziś. Jesteśmy niby w tym legendarnym miejscu. Jesteśmy. Ogólnie ładnie jest. Muszę wam coś przykrego powiedzieć. Magdę okradli. Powiedz, jak cię okradli, kochanie. Tutaj. W biały dzień. Słuchajcie. Jeśli chcecie kupić... To? Brokułę. Jedną. Kulkę mozzarelli. Pomidorka koktajlowego. I dziwną pomidorową. Dziwną pomidorową. To tylko tu za 18 euro. Czuję, że to był wydatek życia. Madzia zjadła zupę za 18 euro. Tak. Teraz idziemy do metra, bo idziemy zobaczyć mur berliński. To graffiti, gdzie Gorbaczow, z tego co nam się wydaje, całuje się z kimś. Z tobą. Ze mną się całuje Gorbaczow. Gorbaczow całuje się z Igorem. I chcemy to po prostu zobaczyć, fotkę jakąś strzelić i wtedy kończymy dzień. Danke schön. Co robimy? Gdzie oni są? Też oni idą normalnie. Chodźcie. To już chodźcie już. Chodźcie, to zdążymy. Zatrzymajcie to. Jesteś? Nie wiesz. Berlin. Welcome to Berlin. Welcome to Berlin. A jak jest po niemiecku? Willkommen? Willkommen zu Berlin. Doszliśmy i też doszliśmy do wniosku, że to nie jest Gorbaczow. Tak, to nie jest Gorbaczow, więc przepraszamy za to kłamstwo. To jest Leonard Brezhnev. Leonard Brezhnev. I nie widzę. Rich Honecker. Honecker. Ja malowałem. A to gdzieś się uma, proszę. Idziemy do motelu. Nie, najpierw kupimy wodę, ale idziemy do motelu i tyle. Idę spać. Tyle. Jak widać, jestem zmęczony. Koniec dnia drugiego. Spakowani, gotowi, zmotywowani, lecimy. Gangster rap, make me do it. Dobra, śpiewamy dalej. Kompetka baba już w bramce. Piękne to było. Fake taxi pod nas podjechało. Co idziemy zobaczyć teraz? Zmiana planu delikatna. Śpiące oczka mam. Idziemy zobaczyć dzieci z dworca zoo. Nie dzieci, ale dworzec zoo. I to tutaj jest, nie? Tu chyba. Tak, masz napisane nawet. Znajdujemy się właśnie przed dworcem zoo, w którym w latach 70. odbywały się spotkania młodych dzieci w celu wymiany działek heroiny. O, patrz! To mostek Angeli Merkel, w którym ona codziennie rano jak... Jogging robi. Nie, w tym budynku. W tym budynku, po tej stronie, po tej stronie jak wybiegamy, to leci szybko do tego budynku, żeby... Rozchodzić. Zrzucić balans. Naprawdę tak zimno. Mam na sobie dwie kurtki. Oczywiście jedną jeszcze nie zapiętą, ale
na taką pogodę, że jest szaro cały czas. Uciekamy do Polski, bo zimno jest. Zimno. Dzisiaj trochę mniej zrobiliśmy niż planowaliśmy. Oczywiście. Ale nie, no przecież no, Angela nas zaprosiła Angela. Na herbatkę. Wiedziała, że przyjeżdżamy, jest fanką Lowa. Więc Angela. Od razu mieliśmy szybkie spotkanko, tak. Zobaczyliśmy parlament. No tylko wie, że nie zrobiliśmy, tak. Ale byliśmy na dworcu zoo. Tak, mamy taką mgłę, że tam dzielnica tej wieży nie było widać do no. końca, nie? Więc tak, spoko. Wracamy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następny kraj odhaczony. Tak, odhaczony i to ekipą. I to ekipą, dobra, do następnego tygodnia. Subujcie, lajkujcie, komentujcie. Tak.